A kiedy będę mógł ammo craftować? A to muszę jakoś tego bencha odblokować. No ja bez ammo nie zrobię tego, ziomeczka, nie? A to potrzebuję tego, a do tego potrzebuję tego. Typowy survivor. No tutaj nie mogę na przykład. O, mogę już. Weapon, armor. A, ale ammo nie ma. A nie, to nie jest ammo? Nie, to są ingoty. Build a bed. Ale chujowo to zrobiłem. Popper pickaxe. Per ingot. No ingotów potrzebuję do tego. Rain water, ale to jeszcze chyba tego nie mogę. O, mogę. Dawaj pickaxe najpierw. Mogę to na ziemię? Nie mogę. Wszystko kurwa w domku musi być. To, ale to bez sensu. Jak to postawię w domku i zbuduję dach? Coś tu muszę wrzucić? Aha, czyli tu po prostu ten, gdzie się zbiera woda. No dobra, trzeba zrobić workbencha teraz na tego. Na bronię. Copper. Co to jest jeszcze? Glass. Ja w Rasta grałem 600 godzin, także nic nowego dla mnie. No, w Rastie też było dużo zbierania. Tamto w ogóle, żeby zrobić ammo albo coś, to... Chłopie. Trzeba było wziąć helikopter, kurwa. I lecieć na zimę po metal. Później jeszcze z tym wrócić. Ta jest tu jakaś waga albo coś? Ty, przecież ja to zbierałem. Te surowce się tak szybko respią, czy o co chodzi? Copper ingoty. Ile tam potrzebowałem? No później jak już się ma motorek, no to na chillku, nie? Ciekawi mnie, jak to się stało, że ta gra taki hype zebrała. Oni na Discordzie mają 300 tysięcy osób. Po jaką brońkę mogę sobie zrobić? Ty, no mogę taką zrobić. Ale ammo nie mogę robić. A, dobra. Tu jest ammo. Dobra, no i co ja potrzebuję? SMG ammo, tak? Weapon powder i copper ingoty. Acid. Ja mogę z ograniczoną ilość zrobić. Bo później będę musiał chodzić na miejscowy, nie? Dobra, wiesz co? Ja sobie na drugą broń tutaj założę kuszkę. Zrobię sobie trochę arrowów. Nie wiem, czy będę ten metal skrapy potrzebował. Pewnie ta. A bazy się w tej grze też rajduje, czy nie? Bo itemów też się wszystkich nie traci po śmierci. Na jakimś nowym. To jest chyba najnowsze nawet. Nie wiem, jak to sprawdzić. World 4. Jak wchodziłem na niego, to on miał 2 dni. Ale to było 2 dni temu. Teraz będzie miał, nie wiem, 4 dni. Co ja tu jeszcze mam do zrobienia? Weapon i gear crate. A jak ta broń strzela? No fajnie strzela. Wymieniam internet. Ja na razie całkiem spoko mam internet, także git. No i co, zrobiłem tą miejscówę. I wbiłem level. No ja nie wiem, co daje level w tej gierce. Murde, mało tego ammo. Kopringotów potrzebuję więcej. Nie wiem, z czego siarka leci. Prawdopodobnie są osobne złoża na siarkę. Ty, ale dużo ammo mi wyszło z tego. No, póki co całkiem spoko, tylko tu jest obawa o wydawcę, nie? Bo wydawca to jest NetEase, czyli gówniana firma, która ma tylko mobilki, które są pay to win. Obawa jest o to, że też będzie pay to win w tej gierce. Tym bardziej, że prawdopodobnie to ma być gra cross-platformowa PC Mobile. Zresztą widać, że niektóre elementy UI są zrobione pod telefon. Ja od razu mówiłem, że kurde, ta gra musi mieć wersję telefonową, nie? Jak jest tak UI zrobione. Będzie można pograć, jak będzie jakieś giga duże pay to win, no to wtedy się wypierdzieli grę, nie? No ale są testy dopiero. I tak naprawdę premiera ma być w trzecim kwartale dopiero tego roku? Tracisz tam kilka randomowych itemów po śmierci i tyle, nie? Nie tracisz wszystkiego. Tak. Prawdziwych survivalach. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że po premierze mają być blueprinty w item shopie. I teraz sobie wyobraź, że w item shopie
masz taki blueprint na najlepszą broń, nie? Kraftujesz to jedzonko i idziemy na wyprawę jakąś. Bo tego bossa chyba nie zrobię jeszcze, za mało ammo mam. Muszę sulfur znaleźć gdzieś. Ty, no ale ta mapa wygląda na dużą. No mam prawie 1000 ammo. Nie mam. Motor jest dopiero później. Z tego co wiem. Aha. Zleciał pod ziemię. No co jest kurwa? Cały czas mi targetuje tego pod ziemią. Co ja tu muszę znaleźć? Trochę mobków, jedną elitę zabić. Treasure i dwa crate'y. Dobra, pierwszy gear crate. Jezu, ale mnie te kwiatki wkurwiają w tej grze. Są jakieś kwiatki, nie wiem czy to przez graczy postawione czy coś. Co chwilę się klika w to gówno. No ale póki co to te mobki nie są żadnym wyzwaniem, nie? Może później będzie inaczej. Czemu tyle tego nagle przyszło? Gdzie jest ten gość? Kurwa. Co to jest za gówno? Wydaje mi się, że z kuszy będzie lepiej. On na dole jest. No nie jest wagierka. Taka niepobugowana. On kurwa w ścianę wleciał. O Jezu, ta gra to jest normalnie. Muszę iść na bazę i armor zrobić. Walka z tymi, bo to jest pewnie jakiś mini bossik, nie? To jest tragedia. Jest tak pobugowane. To jest pewnie gdzieś jakiś mobek w tym domku, którego muszę zabić, żeby móc z nim walczyć. Ja przecież nie będę kurwa biegał po tym domku jak debil. Jest tak źle to jest zrobione. Szkoda, że serwerów europejskich nie ma. Ale to przeważnie tak jest, nie? Nie wiem, czy Europa to taki mały rynek, czy co, ale zawsze mają wywalone. To nie jest zbugowany domek. Tekstury się nie załadowały. Co to? Nie wiem, ja bym chciał, żeby pokazali cały item shop przed premierą. Bo jak w tego typu grze będzie można jakieś materiały kupić w shopie, to ta gra zdechnie. No, Diablo Immortal też miało nie być pay to win. Siema, kurwa, także, witam. No póki nie zobaczę, to oni sobie mogą mówić. Nie, no ogólnie nie wygląda źle, ale tak mówię. Ja muszę item shop zobaczyć. O. Skraszowało mi gierkę.